Mikron Pro. Największy wybór polizingowych laptopów we Włocławku. Już od 590 zł. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzisiaj Waszym i moim gościem w programie W ogniu pytań jest pan Janusz Dębczyński, radny Rady Miasta z ramienia PiS-u. Witam Pana serdecznie, Panie Januszu. Witam Panią, witam Państwa. Zaczynamy program W ogniu pytań. Czekamy na Państwa pytania do Pana radnego, a zanim padną te pytania, to ja chciałam porozmawiać z Panem Radnym o tym, co się dzisiaj wydarzyło na sesji Rady Miasta, bo wiem, że dzisiaj miała miejsce, zaczęła się o 9, ale niestety nie miałam okazji dowiedzieć się dokładnie, co się zadziało, ale myślę, że najlepszym źródłem będzie ktoś, kto w niej uczestniczył. No myślę, że sam początek sesji był dość ciekawy, bo przy wystąpieniu Pana Prezydenta o jego pracach w okresie międzysesyjnym my jako Prawo i Sprawiedliwość zadaliśmy szereg konkretnych pytań, o których niekoniecznie Pan Prezydent w swoim sprawozdaniu powiedział, chociażby wraca co sesja pytanie o stan hali OSIR i tego ogrodzenia, które nie zostało zrobione, bo Pan Prezydent czy jego służby się chwaliły na Komisji Budżetu dzień wcześniej, że potrafiono wyegzekwować karę od nierzetelnego wykonawcy Placu Zabaw w Michelinie przy filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na kwotę blisko 40 tysięcy złotych. Ja zapytałem, czemu od firmy tak dużej jak firma Mulewski nie egzekwuje się kar za źle wykonaną inwestycję. No, Pan Prezydent powiedział, że on wszystkie sprawy będzie rozstrzygał w tej sprawie w sądzie, no ale widzimy, że to jest taka niekończąca się opowieść już z tą halą, bo niedługo będzie 2 lata, jak ona w pełni nie może funkcjonować. Ja również pytałem o tą sytuację, która miała miejsce w Saniko i ten strajk, który rozpoczęła załoga w proteście przeciwko takiemu, a nie innemu zarządzaniu firmą i upomniała się o swoje słuszne wynagrodzenia. I w tym momencie również powiedziałem, że w imieniu klubu radnych zgłoszę taki wniosek i taki wniosek złożyłem na piśmie, żeby na najbliższej sesji Rady Miasta jeden punkt był poświęcony sprawom bieżącym i przyszłości spółek Saniko i Włocławskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, bo jest to żywotne z punktu widzenia interesów mieszkańców, bo jeżeli tak to przedsiębiorstwo będzie prowadzone, to może to doprowadzić do upadłości czy też jakiejś niekontrolowanej prywatyzacji, która może kosztować mieszkańców miasta znacznie więcej niż to jest w tej chwili. Na tej sesji też mówiliśmy o, przyjęliśmy raport z tych konsultacji społecznych. No ten raport był taki dość kadłubkowy, bo tylko około 350 osób wzięło udział w konsultacjach społecznych na temat alternatywnej drogi dla Jana Pawła II w Michelinie. Zmieniliśmy budżet, ale tam w niewielkim zakresie, bo to dotyczyło zwiększenia dochodów o 35 tysięcy z tytułu wpłat z fundacji Anvil dla Włocławka na rzecz różnych placówek oświatowych. No, siłą rzeczy, jak jest zmiana w budżecie, to musi być też przeprowadzona zmiana w wieloletniej prognozie finansowej. Przyjęliśmy też taki projekt uchwały mówiąc o tym, że w ramach wolontariatu będzie możliwość odrabiania przez lokatorów, którzy mają zaległości, tychże zaległości czynszowych na rzecz miasta. Ja zwróciłem uwagę też w tym punkcie, że te zaległości czynszowe lokatorów administrowanych przez AZK we Włocławku to jest kwota 90 milionów złotych i dopytywałem, jakie zakładane są kwoty w tym projekcie, bo z tych działań, które miasto robi, moim zdaniem każde działanie jest tutaj w tym zakresie pozytywne, ale z tych działań, które miasto do tej pory robiło, to odzyskano 750 tysięcy złotych. Ja pamiętam, że jak my jako Prawo i Sprawiedliwość zgłaszaliśmy projekt uchwały o oddłużeniu mieszkańców,
w poprzedniej kadencji, to było znacznie więcej, bo chyba tam między 1,5 a 2 miliony złotych udało się odzyskać długów. Natomiast no, pani zastępca prezydenta Domicielko Podczaska nie umiała mi odpowiedzieć konkretnie, ile w ramach tego wolontariatu zakłada się tych pieniążków, ale to przy skali 90 milionów długu i kilkuset tysięcy do odzyskania, to i tak jest, myślę, bardzo niewiele i tu musi miasto, myślę, podejmować inne kroki. Być może my też jako radni Prawa i Sprawiedliwości takie kroki i takie rozwiązania będziemy chcieli w najbliższym czasie podpowiedzieć, żeby to zadłużenie nie rosło i żeby mieszkańcy mogli się oddłużyć, ale też spłacając większość tych swoich należności, zobowiązań, które mają wobec miasta. I było też szereg takich uchwał, które dotyczyły różnych projektów właśnie przygotowywanych przez placówki oświatowe, bądź też przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Ja mam pytanie odnośnie tej hali OSIR, tak? Bo to jest temat rzeka i wiemy, że zaraz chyba minie 2 czy 3 lata. Chyba drugi zaraz będzie rok, jak nie tak. została odebrana ta hala. Natomiast... Ja pamiętam, że 13 lipca 2018 roku z radnym Krzysztofem Kowalskim robiliśmy konferencję pod halą, gdzie ona już była wtedy ogrodzona, tylko była ogrodzona w sposób prowizoryczny, taśmami, a później nastąpiło już takie ogrodzenie po ekspertyzie profesora Adama Podchoryckiego, nastąpiło już takie ogrodzenie bardziej wzmocnione, tak bym powiedział, no ale to ogrodzenie szpeci, jakby nie patrzył tą halę i nie pozwala na pełną funkcjonalność, czyli na imprezy masowe, gdzie miasto może zarabiać poprzez biletowanie tych imprez. Ja mam pytanie, bo ja wiem, że trochę ponad miesiąc temu zakończyła się kontrola CBA w hali OSIR. Czy wy już wiecie, jakie wnioski były po tej kontroli? My nie mamy wpływ na takie organy, które zajmują się kontrolowaniem tych spraw. No tak, ale Urząd Miasta chyba już wie, jakie wnioski. Nie wiem, jakie wnioski, bo do nas żadne takie wnioski nie dotarły. Prezydent tylko dzisiaj też potwierdził, jak gdyby, że on zlecił badanie do Instytutu chyba Budownictwa i czeka na wyniki, co dalej z tym fantem robić. My żeśmy mówili, że jest to ewidentna wina po stronie wykonawcy, zamiana techniki mocowania tychże paneli, no, ale paneli chyba zewnętrznych. Ale wykonawca chyba musiał mieć podstawę do tego, żeby zamienić, nie? No ktoś musiał mu wyrazić zgodę, tak mi się wydaje. Miasto twierdziło, że nie miało podstawy do tego, żeby nie wyrazić zgody na tą zamianę, ale jak jest w rzeczywistości, to nie mnie o tym rozstrzygać, są od tego eksperci, są również od tego służby i zobaczymy, jaki będzie końcowy wynik. To jeszcze jedno pytanie mam do pana odnośnie tej sesji dzisiejszej, bo ja dzisiaj rozmawiałam z panem Tomaszem Celmerem z jednym z wydziałów, ponieważ zwrócił się do mnie mieszkaniec Włocławka odnośnie placu zabaw na ulicy Kościelnej i tam już przetarg został, to było z budżetu. No to ja właśnie mówiłem na początku, ta sprawa się ciągnie od 2017 roku. Oni mają problem, żeby to zrealizować, teraz wykonawca w ogóle nie, no teraz podjął korespondencję, jak miasto wysłało do niego informację o odstąpieniu chyba do umowy, czy o odzerwaniu umowy, i tam naliczeniu kary umownej. Czy w ogóle była podejmowana ta tematyka, bo miała być podejmowana? No była podejmowana, bo ja o to pytałem również na Komisji Budżetu wczoraj i właśnie dostaliśmy taką informację, że z tym przedsiębiorcą miasto jak gdyby zerwało wszelkie kontakty związane z tym, że nie podjął się wykonania tego zadania i z wadią, które on wpłacił, a które wynosiło 10% wartości zadania, tam około 400 tysięcy złotych chyba było to zadanie na te wszystkie sprzęty rekreacyjne, które tam miały być zainstalowane i 10%, czyli około 40 tysięcy czy ponad 30 tysięcy miasto przejęło jako karę i teraz będzie wpisane to jest chyba już w bieżące, już nie w zadania niewygasające, bo zadania niewygasające były przyjęte na koniec grudnia i one muszą być wykonane do 30 czerwca tego roku, ale w związku z tym, że nastąpiła taka sytuacja, to prawdopodobnie to jest pozostawione jak gdyby w budżecie i czy będzie to zrealizowane w tym roku, to śmiem wątpić, że chyba nie.
Ja mam pytanie od jednego z internautów właśnie odnośnie tej hali OSIR i tego, co pan prezydent dzisiaj powiedział. Kto zapłaci za to badanie na hali OSIR? Podejrzewam, że Urząd Miasta. Ja dzisiaj też mówiłem, że prezydent powinien egzekwować kary od wykonawcy, bo z tego, co ja się dowiedziałem też w ubiegłym tygodniu, to w jednym z podmiotów na terenie naszego miasta ten wykonawca też, będąc tam inwestorem, nie zapłacił nawet za prąd zużywany na tej budowie, ani nawet za zużycie wody. No to wróćmy do tych pytań, które już tu padły. Panie Januszu, może pora wyzerować dług mieszkańców, wynająć na czas określony, ci co nie płacą i tak nie będą płacić. Odnośnie tych mieszkań podejrzewam z AZK, tak? Czy taka sugestia? Czy to jest dobry pomysł? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, ludzie gdzieś mieszkać muszą, natomiast no, jest rzeczą naganną, jeżeli ktoś ma możliwości do tego, żeby regulować czynsz, czy ma, mówiąc kolokwialnie, pieniądze na różne inne potrzeby życiowe, a tego czynszu nie egzekwuje, to myślę, że jest to działanie złośliwe. Natomiast myślę, że miasto przez wiele lat, bo w moim przekonaniu około 10 lat, nie buduje już praktycznie nic i kisimy się w tych zasobach, które mamy. Ja myślę, że przynajmniej oddłużenie powinno dotyczyć tych mieszkańców, którzy przynajmniej zadeklarują jakąś część, którą na przykład można wyznaczyć w formie uchwały Rady Miasta w załączniku, że powiedzmy, jeżeli ktoś odda tam w dwóch ratach 50%, w tej chwili mówię tak hipotetycznie, 50% tego swojego zobowiązania, to resztę będzie można mu umorzyć ze względu właśnie na to, że to jest jednorazowa wpłata i wtedy przy tych jednorazowych wpłatach to też by to powiększyło, znaczy sposób budżet miasta i budżet administracji zasobów komunalnych i te pieniądze by pozwoliły również na remonty takie nie kosmetyczne, ale już takie zasadnicze tej substancji, która jest już leciwa i wyraźnie nadwyrężona. Tego zadłużenia jest 90 milionów, ja dobrze pamiętam? Tak? Ja sprawdzałem to. Jest to ogromna kwota. Zadłużenie podstawowe jest około chyba 48 albo 49 milionów, a resztę to stanowią odsetki ustawowe. Ale to są pieniądze, które na pewno przydałyby się mieszkańcom, chociażby pracownikom DPS-u, którzy powinni oczywiście, mieć podwyżki, bo mając te pieniądze, to właśnie... To pan prezydent mógłby podwyższyć wynagrodzenia. Zgadza się, całkowicie się z panią zgadzam, zresztą o tym też dzisiaj właśnie mówiłem, że prezydent się pochyla gdzieś tam nad innymi grupami zawodowymi, łącznie z sędziami, natomiast nie potrafi się pochylić nad swoimi pracownikami w tych jednostkach jak DPS-y, jak Miejski Zespół Żłobków, czy Miejski Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli. Tutaj mam pytanie właśnie odnośnie tego DPS-u, więc akurat dobrze, że zeszliśmy na ten temat. Moje pytanie dotyczy pracowników DPS. Ostatnio w całej Polsce odbywały i odbywają się protesty niepełnosprawnych sędziów, nauczycieli. We wszystkich tych przypadkach Platforma organizowała i organizuje protesty. Dlaczego wrocławski PiS nie zorganizuje spektakularnego protestu w obronie pracowników DPS przed gabinetem prezydenta? Boicie się, czy po prostu nie chcecie się narazić? No, ja nie należę do osób bojaźliwych i takich, które nie chcą się narazić, bo wielokrotnie to pokazywałem. Być może, że bo takie pomysły też w naszych kręgach związkowych się pojawiły. Ja powiedziałem, że my nie będziemy protestować pod dzisiaj nawet na sesji powiedziałem to prezydentowi, że my nie będziemy protestować politycznie, ale jeżeli będzie potrzeba, to będziemy protestować merytorycznie i być może pan prezydent doczeka się takiego protestu pod swoim urzędem, wtedy się przekona, jak wygląda ta sytuacja w mieście. Po 14 stycznia, czyli 2 tygodnie temu, przekonał się, że niezadowolona i bardzo rozzłoszczona załoga WPK i Sanico potrafiła na kilka godzin przerwać pracę, by upomnieć się o swoje słuszne wynagrodzenia. No właśnie, a co z tym Sanico? Czy jest wiadomo, jaki jest deficyt realizacji? Ja wystąpiłem w interpelacji o sytuację w Sanico i jak również
o stan zatrudnienia, jak wyglądają finanse i również, tak jak mówiłem wcześniej, złożyłem w dniu dzisiejszym wniosek, żeby jeden punkt na najbliższej sesji Rady Miasta poświęcić tej firmie, żeby dokonać takiej dogłębnej analizy, jak ona funkcjonuje, czy jest dobrze zarządzana i jaka jest przyszłość tej firmy, bo no nie możemy tak sobie czekać, aż firma rzeczywiście zacznie kompletnie tracić płynność finansową i może nastąpić krach, a w spółkach prawa handlowego no, są określone reguły, które mówią, co trzeba zrobić, jeżeli taka spółka przynosi straty. No, strata właśnie jest, pieniądze będą wypłacane, znaczy prawie mają chyba być wypłacone do końca lutego. Ciekawa jestem, jaka jest podstawa prawna do wypłacenia tej premii, czy zmienili regulamin wynagradzania, bo z tego, co gdzieś słyszałam, to w regulaminie wynagradzania było, że premia jest wypłacana, kiedy jest wypracowany zysk, kiedy jest strata, no to wiadomo, nie ma premii, więc bardzo, bardzo jestem ciekawa. Nie doszły do mnie informacje, na jakiej podstawie. Regulaminu wynagradzania chyba nie zmieniono, tam próbuje się zmienić, bo związki otrzymały wniosek od prezesa firmy o to, żeby zmienić zapis w regulaminie. Tam było od 8,5% do chyba 30% premii kwartalnej. Tam prezesowa proponuje, żeby zmniejszyć do 5%. No myślę, że na to zgody nie będzie. Natomiast z czego to jest wypłacone i jak to będzie finansowane, trudno mi powiedzieć. Natomiast pan prezydent na dzisiejszej sesji już powiedział, że skoro taka jest sytuacja, no to trzeba będzie pewnie podjąć temat podwyżek za wywóz odpadów, czyli znów będą karani za nieudolność rządzących, będą karani mieszkańcy, bo taka jest polityka rządu i oczywiście takie odbijanie ciągle na politykę rządu i brak pieniędzy w samorządzie. Były podwyżki, znaczy ostatnio, na jakiś czas temu były podwyżki. No myślę, że te podwyżki w lutym albo w marcu ubiegłego roku były i one były tam chyba nie mniej niż około 20 albo nawet w niektórych segmentach ponad 20%, więc one były znacznie powyżej inflacji i wzrostu kosztów, bo jeżeli się mówi, że rosną koszty, no to doskonale pani wie, że chociażby koszty paliwa aż tak bardzo nie rosną, bo te ceny są mniej więcej utrzymywane. Kosztów płac też nie było wielkich, bo te płace też były dołowane i ja nie wiem, co prezydent ma na myśli. Chyba tą właśnie swoją nieudolność chce przerzucić na barki mieszkańców, żeby mieszkańcy zapłacili większe pieniądze po to, żeby w saniku mogły być podwyżki. No. No co do tej wartości paliwa, która jest, no to trzeba zauważyć, że jakiś czas trochę, tak gdzieś mi ktoś pisał, była obniżona cena za paliwo na włocławskich stacjach, a teraz znowu jest podniesiona, no. Jest ona rzeczywiście wyższa. Pan prezydent miał podjąć jakieś kroki. Od lat mamy do czynienia. Więc może oni tankują na tych stacjach tutaj tych naszych lokalnych i nie wiem, tankują za wyższe stawki. Ja wiem, że duże firmy, które mają sporą flotę samochodową, to podpisują różne, znacznie korzystniejsze umowy na tankowanie niż po prostu taki ktoś jak ja czy pani, który jest detalistą i tankuje na stacji do swojego samochodu. Natomiast jakie są to ceny, to w tej chwili nie wiem, natomiast śmiem twierdzić, że na pewno są niższe niż dla przeciętnego zjadacza chleba. Dlaczego wrocławski PiS jest podzielony? Czemu nie potraficie między sobą się porozumieć? Ale ja nie widzę podzielenia wrocławskiego PiS-u. To jest pytanie jakieś takie, no... niezasadne moim zdaniem. Okej. Tutaj pan Marek coś pisze, ale ja nie potrafię tego zrozumieć. No ale dobrze, przejdźmy dalej do kolejnego pytania. Co z projektem uchwały, który zgłaszał PiS w poprzedniej kadencji, dotyczący transparentności, jawności umów do 30 tysięcy euro i opublikowaniu ich na BIP-ie zawieranych przez Urząd Miasta? No te umowy chyba są podawane z tego, co mi wiadomo. Nie wiem, panie Marku, trzeba zweryfikować informacje. Nie, no na BIP-ie są podawane umowy, również te do 30 tysięcy euro. No być może, ale prosiłabym o zweryfikowanie. Czy jest ja jeszcze to sprawdzę, ale wydawało mi się, że są. No. Poczekamy jeszcze chwilę. Jeżeli macie państwo pytania, to my zachęcamy.
Jeszcze mamy chwilę, bo dzisiaj przypominam, że mecz Anwilu i pan radny jedzie i też mamy ograniczony czas, więc jeszcze jakieś 11 minut na zadawanie pytań, szanowni państwo. I co jeszcze było dzisiaj na tej sesji? Oprócz tej kościelnej, oprócz tej hali OSI, oprócz tego AZK, pamięta pan coś? Coś takiego przełomowego dla miasta? No, żadnych takich spektakularnych, przełomowych rzeczy nie uchwał było. Niestety nie było. Mhm. Czy PiS ma jakiś plan na siebie teraz w tym roku? Planujecie działać? Nie wiem. To znaczy, PiS ma zawsze jakiś plan. Natomiast, jeszcze była jedna istotna sprawa, o której warto powiedzieć, że my jako Prawo i Sprawiedliwość zgłaszaliśmy w ubiegłym roku projekt uchwały o to, żeby scentralizować jak gdyby w przedsiębiorstwie usług komunalnych sprawę gospodarowania zielenią i cmentarzami. No i taki projekt został złożony. On uzyskał pozytywną opinię biura prawnego i powinien być procedowany pod koniec ubiegłego roku. Natomiast pan prezydent się pośpieszył i po prostu rozdzielono te zadania związane z gospodarowaniem cmentarzami i usługami dotyczącymi utrzymania zieleni w mieście. Część tych zadań przejęła m.in. cmentarze spółka Baza. Ja powiedziałem dzisiaj, że jest to kolejna kroplówka dla tej spółki, bo ona przez 2 lata nie przynosiła zysku, więc pan prezydent musiał coś dla partyjnego kolegi zrobić, żeby ta spółka zysk przynosiła, bo to są pewne pieniądze z miasta. Natomiast nam w intencji chodziło o to, że rozmywa się odpowiedzialność, jeżeli po różnych instytucjach i różnym osobom, i różnym zarządom, i również różnym w pionach prezydenckich podlegają sprawy związane z zagospodarowaniem zielenią w mieście, z utrzymaniem czystości, z utrzymaniem również i gospodarką na cmentarzach komunalnych. No i niestety, ale większościowa koalicja ten punkt nam dzisiaj z porządku obrad zdjęła. Przykra sprawa, praktycznie temat niewygodny. Ja wiem, że już od początku roku jest to jak gdyby rozdzielone i to się toczy swoim życiem, ale tak powstały znowu kolejne przedsiębiorstwa, powołano kolejnych dyrektorów, kolejne zarządy. Znowu jest praca dla i stołki dla swoich i tak to niestety my odbieramy i to jest niekorzyścią dla miasta, a potem jak będzie coś nie tak z tym utrzymaniem zieleni, z tym utrzymaniem porządków i tak dalej, to ta odpowiedzialność będzie się rozmywać i jest to przykre, że w ten sposób się podchodzi do tematu tak, żeby po prostu każdą inicjatywę, którą my przejawiamy, próbuje się, mówiąc kolokwialnie, uwalić. Tutaj jest pan Marek doprecyzował. Odnośnie tych zgłaszania tej transparentności, czyli jawności umów do 300 tysięcy euro i tutaj pan Marek precyzuje, czy również takie koszty, umowy zawierane przez Urząd Miasta, gdzie i u kogo kupuje Urząd Miasta kwiaty, cateringi wszelkie i tym podobne? Bo ja słyszałam, że w jednej firmie tylko kupuje, na przykład kwiaty. Musimy, tak mi ktoś doniósł. To musimy to sprawdzić. Każdy zakup ze środków publicznych, czy jest taka informacja zwrotna, nie? Czy nie ma jakiegoś takiego monopolu, jedna czy druga firma na sprzedaż na rzecz Urzędu Miasta konkretnych rzeczy. Panie Januszu, przypomnę panu kampanię wyborczą i wasze konferencje, na których zawsze brakowało ważnej osoby z PiS. Całe miasto widzi, co się dzieje. To chyba odnośnie tej podzielenia tego PiS-u. Ale jakiej osoby? Konkretnie proszę. No podejrzewam, że o panią Annę Gębicką chodzi. Jest podział? Nie ma podziału. Pani Anna Gębicka jest niedawno w PiS-ie i niedawno jest posłem. Ja tu żadnego podziału Czyli nie widzę. Czyli PiS nie jest podzielony, tak? Oczywiście. Okej. Okay. Jeżeli macie państwo jakieś pytania, to jeszcze chwilę mamy. Kiedy teraz następna sesja? Nie wiem, pewnie będzie pod koniec lutego i pewnie będzie
Zobaczymy, czy ten nasz wniosek zyska. No myślę, że sprawa jest poważna i prezydent nie będzie się uchylał i tą debatę na temat Saniko przeprowadzimy. No do końca lutego mają być wypłacone premie. No jeżeli premie nie zostaną wypłacone, to domyślam się, że pracownicy będą strajkowali, prawda? No bo te premie też nie są duże, bo to jest 1/4 chyba wynagrodzenia. Ale dla tych pracowników jest to akurat istotne. Tak, pan prezydent powiedział, że dzisiaj na sesji, że pracownicy Saniko zarabiają dobrze, ponad 3000, jak na warunki włocławskie. Nie wszyscy tam zarabiają. No ja myślę, że też, że nie wszyscy zarabiają 3000. Jeżeli ktoś zarabia 2000 zł, to 1/4 premii to jest 500 zł i dla niektórych ludzi jest to duża kwota. I oczywiście, myślę, bo że ktoś tam ma jakieś, pracują, ma jakieś plany, poczynił pewne tam kroki i potem jak styka się z rzeczywistością, że tych pieniędzy nie ma, no to jest problem. Pytanie, a może czas dogadać się z SLD? PiS może, a SLD podobno chce. Nie wiem, czy SLD chce. Nie doszły do pana takie słuchy? Myślę, że SLD w tej koalicji jest dobrze, bo SLD, mówiąc kolokwialnie, robi co chce i dostaje co chce, więc nie wiem, czy... Ale myśli pan, że tak za darmo dostaje to, co chce? Nie wiem, czy za darmo, czy nie za darmo. I tutaj natomiast... pisze, dla dobra mieszkańców i miasta. Dla dobra mieszkańców to pewnie tak, natomiast no, zobaczymy, my dla dobra mieszkańców jesteśmy w stanie rozmawiać z każdym i udowadniamy to, że nie jesteśmy jakimiś totalsami, że wszystko negujemy, bo proszę przyjrzeć się wynikom głosowań. Dzisiaj nawet te zmiany w budżecie poparliśmy i wszystkie te uchwały, które były przygotowane, te społeczne dotyczące tych różnych zmian i tak dalej, i tak dalej. No to wszystkie te uchwały żeśmy poparli. Natomiast no, nie możemy się zgodzić na taką właśnie politykę prezydenta, jak o tych sprawach, o których mówiliśmy, w sprawie Saniko, w sprawie hali Osil, w sprawie tych przepłaconych inwestycji. Tu jest z naszej strony sprzeciw i o tym będziemy zawsze głośno mówić. No mnie bardzo interesują wyniki kontroli CBA. Wiem, że się skończyła pod koniec grudnia. Może się uda ustalić w niedługim czasie, co i jak. Chciała wiedzieć, bo mam nadzieję, że niedługo okaże się, że ta hala zostanie odebrana, a ogrodzenie zostanie w odpowiedni sposób zrobione, bo wie pan, tak chyba we Wrocławiu czy w Katowicach były takie schody, które mieszkańcy założyli stowarzyszenie i na pierwszą rocznicę czy drugą No byłby to taki ewenement w skali Polski, takiego pomnika próżności władzy no chyba. Właśnie, no może torta kupimy na którejś z urodzin z nieodebrania tej hali, czy tam zablokowania. Jak będzie potrzeba zrobienia takiego eventu czy happeningu, to jesteście chętni. Jesteśmy gotowi. Tak, to ja kupię tort. To wsadzimy, który tam rok już ta hala nie jest odebrana, w którym roku nie ma... Zapalimy świeczki. O, tak, i spuchniemy. No właśnie, bo pan prezydent lubi palić świeczki, to może mu zapalimy. Szanowni Państwo, jak nie ma pytań, to my będziemy na dzisiaj kończyli. Za chwilę ważny mecz dla Anwilu. Pan radny się wybiera, bo jak pewnie zauważyliście, jest wiernym kibicem. Ja dzisiaj serdecznie Wam dziękuję za zadawane pytania w kierunku pana radnego Janusza Dębczyńskiego. Państwa i moim gościem w programie W ogniu pytań był Janusz Dębczyński, radny Rady Miasta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Dziękuję. Mikron Pro. Największy wybór polizingowych laptopów we Włocławku. Już od 590 zł.